Zrobione jest lepsze od doskonałego. Cześć, to Jeżro i metody na przeszkody poza trasą. Trzeci odcinek cyklu, w którym powiem o swoim podejściu do porównywania się, a tak naprawdę do trzech rodzajów porównywania się, i którego można skorzystać, a które według mnie bardzo ogranicza. Ja do tej pory poznałem trzy rodzaje porównywania się. Porównywanie negatywne, konfrontujące, wytykające głównie błędy i skupiające się na słabych stronach. Drugie, porównywanie inspirujące, polegające na podejściu, czego mogę się nauczyć od tej osoby, która potrafi więcej niż ja. I po trzecie, porównanie do samego siebie, czyli monitorowanie własnego progresu w oparciu o notatki, o plan treningowy itd. I w tym filmie powiem więcej o tych rodzajach porównywania się oraz podam przykłady ze swojego życia wzięte, jak je stosowałem albo jak sobie radziłem z nimi, kiedy mi to nie pomagało. Na pierwszy ogień wezmę porównywanie negatywne. I teraz, jeśli chcemy sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to program umysłu, według którego funkcjonujemy, to polecam cofnąć się do szkoły i przyjrzeć się sytuacji takiej. Napisałem jakąś klasówkę, sprawdzian czy wypracowanie, oddaję do nauczyciela, kilka dni później nauczyciel oddaje i co jest zaznaczone? Najczęściej wyłącznie błędy. Jakie to ma konsekwencje w przyszłości? 20 lat później uczę się czegoś nowego, zaczynam. Na czym najbardziej się skupiam? Właśnie na błędach. Co jeszcze zawdzięczam tutaj szkole? Ponieważ to, że akcentowała praktycznie wyłącznie błędy, jest bardzo częstym zjawiskiem. Dochodzi jeszcze to, w jaki sposób się to działo. Najczęściej byłem brany na środek klasy i te błędy, czy też brak wiedzy w jakimś temacie, był wytykany publicznie. I najczęściej pojawiały się takie emocje jak wstyd, poczucie winy, bycie wyśmiewanym. Bardzo, bardzo nieprzyjemne emocje, rodzące ogromny stres na przyszłość, kiedy miałbym w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób odpowiadać na jakieś pytania, czy być sprawdzanym z czegokolwiek. I tutaj mamy, za chwilę go odpalę, przykład z mojego życia wzięty, czyli Arrow w Katowicach w zeszłym roku. Pierwszy raz podejmowałem się takiego zadania, czyli Arrowa. Założenie miałem takie, przejść jak najwięcej przeszkód i po prostu zobaczyć, czy na przeszkody na takim poziomie, jak są na Barbarianie, na tamten etap, po takim treningu, jaki wtedy miałem, byłem gotowy. No i wystartowałem w tym Arola i co się stało? Pierwsza przeszkoda za chwilę. Lowrick. Byłem bardzo zestresowany, o tym też będzie w następnym odcinku, bo to była presja na wynik. I tutaj spadłem z tego koła. Nie zahaczyłem nóg na dużym kole. Spadłem. No i potem już nie miałem nic do stracenia, więc poszedłem na luzie. Był egzekutor, którego przeszedłem spokojnie. Później było combo, tu na filmie akurat nie ma. I następnie była siatka i Salmon Ladder. Dragon Tail, no to spokojnie. Później Salmon Ladder, pierwszy raz pokonywałem tą przeszkodę na zawodach. I w ogóle w takim realnym doświadczeniu i przeszedłem ten Salmon Ladder. Następnie były te dwie łatwe przeszkody i na końcu było fatality, jeszcze to trudne fatality z kołkownicą na końcu. I tam, póki jeszcze wolno było siedzieć i odpoczywać na siatce, jednocześnie była tylko jedna próba, więc było to trudne. Pomimo, że długo siedziałem na tej siatce, przeszedłem to fatality i byłem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ przeszedłem 8 z 9 przeszkód, nie zaliczając tylko dość prostego lowriga, więc to nie stanowiło dla mnie jakiegoś specjalnego powodu do zmartwienia. I co się stało, jak wróciłem z tego, row? No właśnie, osiągnąłem cel, byłem zadowolony, no i w pełni usatysfakcjonowany, że umiem na tyle, żeby przejść te przeszkody. No ale jednak sobie sprawdziłem wyniki. No i co się okazało, jak zobaczyłem te wyniki? Byłem ostatni. Byłem w tych zawodach ostatni i to mi kapitalnie pokazało, jak bardzo silnie włączył się ten program porównywania. No ostatni, czyli jaki? No najgorszy, beznadziejny, po co ja się tam w ogóle wybierałem. Bardzo silnie właśnie to porównanie i zobaczenie siebie jako dużo gorszego od tych wszystkich innych, którzy tam byli, wpłynęło na mnie. No i właśnie to jest coś, co mi pokazało, że to dalej funkcjonuje i funkcjonowało na tyle silnie, że w momencie zmazało całą tą satysfakcję, którą miałem z przejścia tych przeszkód, tego, że sobie poradziłem, że w trudnych warunkach atmosferycznych, bo potężny upał, byłem w stanie i także, że byłem w stanie ukończyć te zawody, pomimo, że takiego kondycyjnego przeszkód nie trenowałem wcześniej. Jednak właśnie to porównywanie negatywne w momencie to wszystko wymazało i była to świetna lekcja i świetna obserwacja
No właśnie na przyszłość wniosek, że jednak dalej to gdzieś tam głęboko jest zakorzenione. Czyli podsumowując, porównywanie negatywne. Jakie są jego konsekwencje? Skupia się na słabych stronach, na błędach, czego efektem jest brak satysfakcji z progresu lub w ogóle niedostrzeganie tego progresu, ponieważ no zawsze coś będzie źle. Kolejną konsekwencją może być perfekcjonizm, czyli chce idealnie. Nigdy nie będzie idealnie. Czyli tak jak Andrzej Poniedzielski parafrazował, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Dodał jedno słowo i dzięki temu pokazał właśnie to, co się dzieje, jeśli porównuje się negatywnie. Nie polecam, bardzo, bardzo nie polecam porównywania negatywnego, chyba że można je potraktować jako lekcję. Aha, mam takie ograniczające przekonanie, okej, tak mam, taki dostałem przekaz, co mogę z tym dalej zrobić? Wtedy, jeśli chce się zmienić to przekonanie, to jeśli ono się mocno uwydatni, warto jest sobie to uprzytomnić, no i popracować nad zmianą. Drugi rodzaj porównania, troszkę rzadziej spotykany w naszej szkole, raczej niespotykany, to jest porównanie do ludzi, którzy potrafią więcej ode mnie, na zasadzie czego mogę się od nich nauczyć. W jaki sposób mogę się zainspirować, żeby poprawić swoje umiejętności w tym, w czym oni są lepsi. I tutaj jest mój przykład z życia wzięty i film, zaraz go odpalę, film ze Spartana w Taranto, gdzie wtedy wygrał Stefano Colombo. I on się stał wtedy jednym z takich moich ocenerowych idoli, bo zobaczyłem, jak on pokonuje Multiriga. I tutaj kończy przechodzić linę i za chwilę będzie Multirig. I jak zobaczyłem, jak on go przechodzi, to miałem w sobie takie, o, ja bardzo chcę też właśnie tak samo przechodzić. Tu jeszcze kończy linę. I jest ten Multirig. On to ma potężny zamach. Leci co trzy kółka, ogromna siła, wielka dynamika i na kilka ruchów i koniec. I tą sekwencję przechodzi. Pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Sposób, w jaki on przechodził tego Multiriga. No i ja też tak chcę. I zacząłem bardzo, bardzo konkretnie analizować, jak on to robi, jak się porusza, jak się zachowuje jego ciało i zacząłem to przekładać na swoje treningi. No i pracowałem nad tym, żeby właśnie dokładnie to porównywać i patrzeć, co on robi i co ja robię. Pracowałem nad tym ponad rok i tu jest przejście z Gdyni, ten Multirig Agi od A do A, czyli to cztery elementy byłem w stanie go w ten sposób przejść. No właśnie między innymi porównując się do Stefano Colombo i dając sobie jego jako punkt odniesienia. Jednocześnie tu jest bardzo ważne jeszcze takie poboczne porównanko, które warto je zrobić, ponieważ ja porównywałem się do niego w momencie, kiedy zaczynałem poważniej trenować pokonywanie przeszkód, a on prawdopodobnie miał już kilka lat za sobą. Czyli porównując bardziej literacko, ja pisałem swój pierwszy lub drugi rozdział, a on kilkunasty lub dwudziesty któryś. No więc warto porównanie zrobić tutaj takie, żeby, jeśli to jest możliwe, zobaczyć, gdzie ta osoba była na samym początku lub po takim samym stażu treningowym, jak ja jestem aktualnie. Wtedy by to było porównanie bardziej zasobne i ciekawe, żeby właśnie zobaczyć, gdzie byliśmy po tym samym czasie. Trzeci rodzaj porównania, również dość rzadki, czyli porównanie do samego siebie i swoich umiejętności, swoich wyników i swoich progresów. Jeżeli w tym rolę, który tu pokazywałem, za pierwszym razem byłem ostatni, to nie patrzę na to, że byłem ostatni i wszyscy inni byli lepsi ode mnie, tylko patrzę na to, gdzie byłem w swoim drugim rolę. I było to już ileś tam miejsc dalej. Patrzę, gdzie byłem w tym roku w rolę. To jest porównanie właśnie do siebie. Tak samo, jeżeli chodzi o progres na przeszkodach, tutaj jest jedno z pierwszych przejść takiego domowego Multiriga, jak zaczynałem dosłownie kilka tygodni po pierwszym Spartanie. No i tak widać, że jestem tutaj bardzo, bardzo początkujący. Tutaj jest to samo miejsce pół roku później. Czyli trenowałem właśnie ten zasięg, też inspirowany Stefano Colombo. Ale co jest ważne w porównywaniu do samego siebie? Żeby nie polegać na opiniach innych ludzi, które jak najbardziej mogą być trafne. Tylko chodzi o to, że to będą opinie innych ludzi, a obraz mojego umysłu na temat mnie w tym ruchu nadal jest niezmieniony. Czyli tu mnie się wydawało, że ja lecę tak jak Stefano, że to jest że to jest potężna energia. W momencie, kiedy nakręciłem film i zobaczyłem siebie jako osobę trzecią, popatrzyłem z zewnątrz, film
Bo na przykład w lustrze nie ma tego efektu. To musi być nakręcone przez kamerę, przez wideo. Jeśli jestem w stanie się zobaczyć, to aha, no mój mózg myślał, że ja tutaj lecę po prostu jak ogień, jest ogromna dynamika, no a widzę, no a jest tak jak jest. Bardzo spokojnie, przejście początkujące. I wtedy, jeśli zobaczę film, to mam prawo, mam możliwość, żeby obiektywnie mózg zweryfikował obraz ruchu mojego ciała w tej konkretnej sytuacji. I wtedy podchodząc następny raz na tą przeszkodę, to już nie wyobrażam sobie, że że lecę tak, tylko że lecę na razie na spokojnie i to jest początkujące. Także właśnie porównanie do siebie w kontekście filmowania siebie jest bardzo cenne. Jeszcze kolejny mój przykład porównania do samego siebie, czyli ten test 5 minut burpeesów na maksa. Czyli no jak to chce, to można różnymi technikami to robić, z przerwami, bez przerw i tak dalej. W każdym razie chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej burpeesów w czasie 5 minut. I tutaj od czerwca 2017 roku zapisywałem sobie te wszystkie wyniki, które osiągnąłem. I właśnie to jest porównanie moje do samego siebie. Zaczynałem tak, dzisiaj jestem tutaj i pracuję nad tym, żeby zrobić 100 burpeesów w 5 minut. I o co tutaj chodzi? Takie notowanie wyników bardzo pozwala zobaczyć, jak się to układa. Przede wszystkim tendencje. Byłem tu, a jakiś czas później byłem tutaj, ale chodzi właśnie o tą tendencję, że ta forma cały czas rośnie, że się rozwijam, że robię progres. No i to jest coś, co bardzo, bardzo fajnie buduje zaufanie do siebie, do swojej kondycji, do swoich umiejętności. To jest takie uczucie jak w sytuacji, kiedy stoję nad wodą i wiem, że umiem pływać. I będę się czuł zupełnie inaczej, posiadając tą umiejętność, niż jak będę stał nad tą samą wodą i wiem, że nie umiem pływać. Kompletnie inne emocje się pojawią i to też jest właśnie takie prawdziwe budowanie poczucia swojej wartości i pewności siebie, ponieważ jest ono oparte na umiejętnościach, na doświadczeniu i na tym, co się ma w sobie, a nie na tym, co powiedzą inni i właśnie na budowaniu i osadzaniu tego poczucia wartości na opiniach innych ludzi. Także właśnie no, budując swoje doświadczenie i porównując się do siebie, można w zdrowy sposób osiągnąć poczucie własnej wartości i pewność siebie, zwłaszcza w czymś takim jak OCR i techniki pokonywania przeszkód. To było moje podejście do porównywania, moje wnioski i jak korzystam z tego, że w jedne sposoby się porównuję i jak zauważyłem, że nie korzystam, jeśli porównuję się w ten sposób, który właśnie wyniosłem ze szkoły i z domu. No, tak to kulturowo mamy, że najsilniejsze jest to porównywanie skupiające się na błędach. Są jeszcze dwa inne, inspirujące i do samego siebie i te bardzo, bardzo polecam. Jednocześnie, co jest konsekwencją tego, że porównuje się właśnie w sposób oceniający? Presja na wynik. Presja na wynik, którą kapitalnie widać nie tylko na zawodach, ale i w życiu codziennym, będzie tematem kolejnego odcinka Metod na przeszkody poza trasą. Także już teraz zapraszam na kolejny odcinek, gdzie powiem, jak sobie radzę ciągle, jak sobie radzę z presją na wynik na zawodach i nie tylko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.